Dobry wieczór, szczęść Boże. Zapraszam na program Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjęli redaktor Sławomir Jagodziński, nasz dziennik, szczęść Boże. Cześć Boże. Oraz redaktor Robert Popielewicz, również z naszego dziennika. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. Zaczynamy od najważniejszego politycznego wydarzenia w tym tygodniu. Koalicja ogłosiła swoje listy wyborcze i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że z list Platformy wystartuje Agrounia. Proszę o materiał filmowy. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy wyborcze z kandydatami do Sejmu. Decydujący wpływ na nie miał Donald Tusk. Udało się zbudować te listy nie tylko w sposób bardzo zrównoważony, jeśli chodzi o wiek, o poglądy, różnorodność dróg życiowych. I rzeczywiście listy Koalicji Obywatelskiej są bardzo zróżnicowane. Obok stałych ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy, Zielonych, Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej, znalazło się miejsce dla Agrounii Michała Kołodziejczaka. To zaskoczyło wielu, ale dla szefa PO ta nominacja ma jeden cel. Gotowość do wygrania. Jeszcze 2 miesiące temu Michał Kołodziejczak tak mówił o liderze Platformy. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się za Platformy Obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu. Wieków? Bo zrobił z nas kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii, do Irlandii. No to brawo. Przystąpienie do KO zdaje się zaprzeczać wszystkiemu, o co walczyła dla polskiej wsi Agrounia. Przypomnijmy, PO głosowała za piątką dla zwierząt. Europosłowie Platformy popierają druzgocący dla rolników pakiet Fit for 55 i są za sprowadzeniem do Polski ukraińskiego zboża. Swoją decyzję o sojuszu z Donaldem Tuskiem Michał Kołodziejczak tłumaczy tak. Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. I ten projekt jest nieszablonowy. Michał Kołodziejczak szukał miejsca dla siebie praktycznie w każdej partii opozycyjnej. Po nieudanej koalicji z Porozumieniem chciał dołączyć do Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale koalicjant ludowców Polska 2050 Szymona Hołowni zablokowała go. Pod szyldem Koalicji Obywatelskiej wystartują była poseł Polski 2050 Hanna Gill-Piątek i była poseł Lewicy Karolina Pawliczak. Na listach KO znalazł się też Andrzej Rozenek, prawa ręka Jerzego Urbana, były trener skoczków narciarskich Apoloniusz Tajner i dziennikarz Bogusław Wołoszański. Donald Tusk do Senatu oddelegował dotychczasowych posłów, wicemarszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską oraz swego głównego rywala Grzegorza Schetynę. Jutro opozycja przedstawi ostateczny kształt paktu senackiego. Czy przecierali panowie oczy ze zdziwienia, gdy zobaczyli na jednej scenie lidera PO Donalda Tuska i lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka? Panie redaktorze Jagodziński. No może aż tak bardzo się nie zdziwiłem, aczkolwiek połączenie takiego człowieka, który w kuluarach był określany nawet takim nowym Andrzejem Leperem, z liderem Platformy Obywatelskiej, no na pewno budziło zdziwienie i może nie zaskoczenie. Dlaczego nie zaskoczenie? Dlatego, że patrząc na ostatnie ruchy Platformy Obywatelskiej związane z wyborami, to widać wyraźnie, że to hasło anty-PiS jest na tyle już wpisane w DNA tego ugrupowania, że nie jest ono w stanie wykrzeszać z siebie żadnego pozytywnego programu dla Polski, a jedynie wszystko, dosłownie wszystko jest w stanie zrobić, żeby tylko umacniać bądź potwierdzać swoje antypisowskie nastawienie i jedyny cel wyborczy, czyli pokonanie PiS. Natomiast nie liczą się jakieś ideały, nie liczy się program, który no trudno tutaj porównywać i zestawiać jakikolwiek program Platformy Obywatelskiej, przynajmniej ten szczątkowy w wypowiedziach wypowiadany, bo w całości tego nie mamy, z tym, co głosi i w nieszablonowy sposób manifestuje Agrounia. Pytanie do redaktora Roberta Popielewicza. Czy Michał Kołodziejczyk zdradził rolników? Pojawiają się już nagrania w internecie, na których rolnicy związani bądź też sympatyzujący dotychczas z Agrounią wyrzucają na przykład do kosza na śmieci flagi Agrounii albo na przykład palą kurtki tego ruchu. Czy Michał Kołodziejczak zdradził polską wieś? No niewątpliwie tak.
widzimy właśnie w mediach społecznościowych, jak ci oddolni działacze są zaskoczeni decyzją swojego dotychczasowego lidera. Platforma Obywatelska nigdy nie była przedstawiana jako partia, z którą Agrounia miała iść i walczyć o przyszłość rolników. Chociażby przypomnijmy, co mówiono o Leszku Balcerowiczu w Agrounii, a Leszek Balcerowicz jaką opinię ma w Platformie Obywatelskiej. Tak więc to jest takie połączenie bardzo egzotyczne, a rzekłbym, że nawet połączenie ognia z wodą. Pytanie do redaktora Sławomira Jagodzińskiego. To będzie początek wielkiej politycznej kariery Michała Kołodziejczaka, czy wręcz przeciwnie, jej koniec? Nie sądzę, że to będzie wielka kariera. Kariera będzie polegała tylko na tym, że jeżeli wejdzie do Sejmu, no a prawdopodobnie wejdzie, bo jeżeli będzie ustawiony na pierwszym miejscu, to wyborcy tutaj nie bardzo będą mieli możliwość spowodowania, żeby takie osoby nie weszły do Sejmu. To jest taka słabość naszej ordynacji wyborczej, że niepopularne osoby ustawione na jedynkach są nie do zatrzymania. Natomiast kariera, nie będzie kariera. Kariera może być wtedy, jeżeli nastąpi jakiś bunt na pokładzie, to znaczy przypuśćmy, że opozycja czy Platforma w jakiś sposób te wybory wygra i łącząc swoje siły z innymi ugrupowaniami jakoś będzie w stanie tą większość sejmową tam złożyć, no to wtedy takie głosy Agrounii, jeżeli posłowie oczywiście z tego ugrupowania będą w nowym Sejmie, mogą być bardzo takie newralgiczne. I w tym sensie Kołodziejczak jest z jednej strony takim no, czymś, co może przyciągnąć, powiedzmy, przynajmniej w zamyśle rolników do głosowania na listy Platformy, ale z drugiej strony będzie zawsze takim niebezpieczeństwem, że powie nie, to ja dziękuję i będzie szantażował ugrupowanie tymi swoimi, przypuśćmy, kilkoma posłami, którzy mogą decydować o tej większości. Tak to było w przeszłości, jak to zawsze takie, jak to się mówi kolokwialnie, przystawki do rządu zawsze miały później, były języczkiem uwagi i miały dużo do powiedzenia. No i czasami też szantażowały ugrupowania większe, które potrzebowały tych kilku, jak to się mówi, szabel do walki parlamentarnej. Koalicja Obywatelska przedstawiła także listy wyborcze do Senatu i tutaj pewne zaskoczenie, bo do Senatu będzie startować były szef Platformy Grzegorz Schetyna. To zesłanie, panie redaktorze Popielewicz? Niewątpliwie tak. Grzegorz Schetyna zasłynął też tym, że śmiał rzucić Donaldowi Tuskowi rękawicę. Chciał przejąć władzę w partii. To się nie spodobało Tuskowi. No i teraz Grzegorz Schetyna musi zapłacić. Czy będzie to dla niego dużym problemem, że nie będzie w Sejmie? Podejrzewam, że nie, że przeczeka ten atak, odbuduje swoją pozycję i w przypadku porażki Donalda Tuska zaatakuje ze zdwojoną mocą. Jeżeli jesteśmy przy temacie wyborczym, chyba pan redaktor Jagodziński jeszcze chciał się odnieść? Nie. Jeżeli jesteśmy przy temacie wyborczym, Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swoje hasło wyborcze. Bezpieczna przyszłość Polaków. Partia rządząca trafiła w dziesiątkę z tym hasłem. Panie redaktorze Sławomirze. Bezpieczeństwo niewątpliwie jest tematem kluczowym ze względu na to, co przeżywamy obecnie w Polsce, w Europie i w świecie. I bardzo tutaj zresztą wydaje się trafnie uzasadnione to hasło zostało przez PiS, dlatego że zwrócono uwagę na te różne płaszczyzny bezpieczeństwa od tej podstawowej, rodzinnej, wewnętrznej, wewnątrzkrajowej, czyli kwestia pracy, kwestia służby zdrowia, kwestia jakiegoś takiego bezpieczeństwa socjalnego, po tą politykę czy skalę makro. Mamy wojnę na wschodzie, mamy
ciągłe takie pohukiwania ze strony najbliższego sąsiada i właściwie dwóch sąsiadów, więc tutaj jakaś taka forma uspokojenia społeczeństwa jest tym, że bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, no jest na pewno w tym momencie najważniejsza, bo tak naprawdę jeżeli stracimy takie poczucie przewidywalności z miesiąca na miesiąc w postaci tego, że bezrobocie zacznie rosnąć, albo stracimy poczucie bezpieczeństwa, bo no, zagrażać nam będą drony i rakiety ze wschodu, a my no niestety nie będziemy mieli silnego państwa, które jest w stanie odstraszyć potencjalnego agresora, no to w takim kraju no nie da się normalnie funkcjonować, więc wydaje się, że to postawienie na kwestię bezpieczeństwa jest oczywiście okej, okay, natomiast już opozycja zaczyna to wykręcać w drugą stronę, zresztą to jest przywilej opozycji, żeby zawsze na biało mówić czarne, oczywiście nie każdej opozycji, naszej polskiej totalnej opozycji. No to dla przykładu opozycja bojkotuje między innymi referendum, które będzie odnosić się po części właśnie do kwestii bezpieczeństwa i to jest nasz kolejny temat, bo Sejm przyjął wczoraj uchwałę o organizacji referendum. Zobaczmy materiał. Bo referendum ma być świętem demokracji. Jego przeprowadzenia nie chce jednak opozycja. Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. Pytanie, na podstawie czego unieważnia to referendum Tusk? Na podstawie zarządzenia Webera? Na podstawie zarządzenia jakichś brukselskich elit? Otóż, proszę państwa, es tut mir leid, szanowni państwo Niemcy, wasze zarządzenia nie obowiązują w Polsce i Polacy powiedzą stop waszym absurdalnym rządom w Europie, bo nie chcemy tego, co jest we Francji, w Niemczech, w Belgii. Niebezpieczeństwa, gwałtów i całkowitego zrujnowania naszego państwa. Dziękuję. Emocji w Sejmie dziś nie brakowało. Pytania referendalne wraz z ich uzasadnieniem przedstawiał minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Dotyczą one wieku emerytalnego, sprzedaży państwowych spółek, przyjmowania nielegalnych migrantów i zapory na granicy. Wszystkie cztery pytania są niezwykle ważne dla narodu polskiego, dla jego przyszłości, ale nie tylko przyszłości narodu polskiego, dla przyszłości Europy. Dla przyszłości Europy, która jest absolutnie rujnowana przez absurdalną politykę lewackich, biurokratycznych elit w Brukseli, zarządzanych przez Niemców. Sejmowa debata o referendum koncentrowała się wokół tego, w czyim interesie jest referendum i jakie pytania powinny zostać zadane. Ono jest nieważne dlatego, że jest nieprzyzwoite, że jest sposobem na nielegalne finansowanie waszej kampanii wyborczej. To, co robicie, to jest pusta szopka, a nie żadne referendum. My jako politycy Polski 2050 nie będziemy popierać karty referendalnych. Referendum ma zostać przeprowadzone razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Wczoraj podpis pod nowelizacją, która ma usprawnić przeprowadzenie referendum wspólnie z wyborami, złożył prezydent Andrzej Duda. I pierwsze pytanie to pytanie do redaktora Roberta Popielewicza. Czy pytania, które zostaną zawarte w tym referendum, to będą pytania istotne z punktu widzenia przyszłości Polski, dla przyszłości Polski? Jeśli weźmiemy pod uwagę, że dalej będzie rządził PiS, no to te pytania, to referendum nie będzie miało większego sensu, no bo PiS dba o interes Polski i dba o interes Polaków. Jeśli by miało tak się stać, że Platforma miałaby wygrać, no to te pytania nabiorą innego znaczenia. Wiemy, że Platforma do tej pory krytykowała wszystko, jeśli chodzi o poprawę obronności Polski, poprawę pozycji w polityce międzynarodowej. Nowej Platformie też mur na granicy nie był potrzebny, z chęcią by przyjęli tych migrantów. Każdy pomysł z Unii Europejskiej, pomysł narzucony przez Niemców, zawsze był akceptowany przez polityków Platformy. Tak więc to jest kwestia tego, kto będzie w Polsce w przyszłości rządził. No to pytanie jeszcze raz do pana, panie redaktorze, w odniesieniu do tego, co właśnie pan redaktor powiedział. Czy można zrozumieć to w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość obawia się przegranej i w ten sposób
za pomocą referendum próbuje w jakimś zakresie zabezpieczyć pewne interesy Polski na przyszłość? Wydaje mi się, że to nie jest tak. Znaczy nie zgodziłbym się z tą tezą. Wygranie wyborów na paski żółte w popularnych w danych środowiskach telewizjach czy na internetowych portalach, to jest jakiś sposób. Tylko wydaje się, że poprzez to referendum partia rządząca narzuciła siłą rzeczy bardzo ważne cztery tematy, które pojawić się muszą w kampanii wyborczej. Już teraz się muszą pojawić. I teraz jest tutaj ciekawa sprawa, dlatego że wydaje się, że Platforma Obywatelska i większość opozycji próbowała ściągnąć całe te najbliższe dwa miesiące albo na płaszczyznę kwestii związanych na przykład z obroną życia, zapowiadano kwestie, jakieś manifestacje proaborcyjne. Były też oczywiście takie zapowiedzi różnych, te zapowiedzi często były związane z pewnymi od razu etykietkami, że okradli, oszukują i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko oczywiście hasłowe, natomiast jeżeli PiS proponuje cztery tematy kluczowe dotyczące prywatyzacji, dotyczące bezpieczeństwa, czyli zapora, dotyczące imigrantów, problem palący w całej Europie. Mamy drobne... I jeszcze kwestie przyszłej... Tak. Jeszcze kwestie właśnie przyszłości niektórych przedsiębiorstw państwowych, które opozycja już zapowiada, że będzie próbowała sprzedawać, to siłą rzeczy zmusza w pewnym sensie każdego wyborcę do zadania sobie pytania, czy ja coś na ten temat wiem, po pierwsze, co ja na ten temat wiem i jaka jest moja odpowiedź na ten problem. Odpowiedź na to pytanie powoduje konkretną sympatię wyborczą, bo jeżeli ja powiem, że jestem przeciwko prywatyzacji polskiego majątku, to automatycznie stawiam się w szeregu partii rządzącej, bo ona dba, a wręcz przywraca niektóre własność polską niektórym przedsiębiorstwom czy instytucjom, które zostały wcześniej sprzedane. Jeżeli mówię o tym, że zapora na granicy jest potrzebna, no kto ją wybudował? A kto mówił, że nie? Także jest to, wydaje się, otwarcie bramy do takich tematów, gdzie można wygrać. Pytanie ja jeszcze bym dodał, że referendum jest też ważne nie tylko dla Polaków. Ważne jest także w Unii Europejskiej, bo także inne państwa się wtedy, obywateli innych państw zastanowią, czy ich przywódcy, czy Unia Europejska w dobrym kierunku prowadzi wspólnotę, tak? Bo problem nielegalnych migrantów dotyka całą Europę. Jeśli Polacy się wypowiedzą, że nie chcą takiego narzuconego podziału, że chcą, żeby migracja była zgodna z prawem, no to wtedy mogą się inne narody, inne państwa tak samo przeprowadzić referenda i wtedy będzie Unia Europejska miała problem. A to nie jest trochę tak, że opozycja z takiego politycznego punktu widzenia popełniła błąd, bojkotując referendum? No bo mogłaby przecież je poprzeć. Mogłaby powiedzieć, zagłosujemy cztery razy nie. Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby wówczas takiej możliwości, aby oskarżać opozycję totalną o to, że na przykład podniesie wiek emerytalny albo wpuści do Polski nielegalnych imigrantów. No swoim zachowaniem opozycja pokazała, że nie jest demokratyczna, nie jest praworządna, bo nie chce dać głosu swojemu suwerenowi. Tak więc tu widzimy ewidentnie, że to nie chodzi o demokrację, nie chodzi o głos ludzi, tylko chodzi o przyjmowanie to, co liderzy partii chcą narzucić tak zwanej opozycji totalnej. No to jeszcze bym tutaj dodał,
jeśli można, bo no tutaj nawet w tym materiale, który był wcześniej wyemitowany, posłanka Lewicy mówiła o tym referendum, że jest to pusta szopka. Ja bym powiedział inaczej. Platforma Obywatelska sobie za znak na kampanię przyjęła takie serca, które są w środku puste. No właśnie to jest pewien problem, dlatego że programu nie ma, więc tam jest pusto. To panie redaktorze, przepraszam, że przerwa, ale chciałbym jeszcze zauważyć, że Platforma, to jest w ogóle też ciekawy zabieg chyba socjotechniczny, że Platforma oprócz tego, że pojawia się ostatnio z serduszkiem przypiętym tutaj do piersi, to ubiera się także na biało. Właściwie wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej od kilku tygodni ubierają się wyłącznie na biało. No to jest oczywiście, że to jest socjotechnika. Ktoś to wyreżyserował, ktoś uważa, że to się dobrze kojarzy. Natomiast akurat z tym symbolem, tym sercem, z takim sercem wyraźnie pustym w środku, no to akurat tutaj przestrzelili, jak uważam. A jeszcze jeżeli jest tutaj zapowiedź jakiejś demonstracji na początku października proaborcyjnej, gdzie wiemy, że w czasie tych protestów, strajku kobiet, pojawiły się billboardy, na których było serce z malutkim dzieciątkiem w środku. Tutaj oczywiście te serca są puste, więc to jest wręcz, bym powiedział, antyteza tamtych billboardów, to co teraz noszą na piersi Platforma. Ale to może za dużo już w bok odchodzimy, ale wracając do referendum, tutaj Platforma pokazała właściwie wszystko, dlatego że tak, jeżeli ja słyszę z wypowiedzi przedstawicieli tego ugrupowania, że to jest zamach na demokrację, a każdy użytkownik internetu może sobie wygooglać, co to jest referendum, że referendum jest to prawie że idealne narzędzie demokracji, bo odwołuje się do głosu wszystkich, którzy są uprawnieni do głosowania, czyli nie ma już czegoś lepszego niż w demokracji, niż to, że każdy uprawniony może oddać swój głos, a tutaj się mówi, że referendum jest zamachem na demokrację, no to widzimy, w jakim poziomie absurdu się poruszamy i poziomie kłamstwa. Ale to też nie dziwi, dlatego że Platforma krzyczała konstytucja, konstytucja w czasie różnych demonstracji z innymi ugrupowaniami, a takie rzeczy jak rodzina, która jest w konstytucji chroniona jako związek mężczyzny i kobiety, jakie mamy postulaty tego ugrupowania? Wiemy. Chcą małżeństwo mężczyzny rozsadzić poprzez różne inne propozycje i układy. Kwestia obrony życia jest w konstytucji ludzkiego, jest w konstytucji zapisana. Mamy poparcie dla aborcji. No, wszystko jest odwrotnie niż mówią. Tak jak to serce, które jest puste. I tutaj przechodzimy do ostatniego tematu. Były prezydent USA, Donald Trump, usłyszał kolejne zarzuty. Jednocześnie polityk ubiega się ponownie o prezydenturę. Zobaczmy materiał. Sąd w Georgii oskarżył Donalda Trumpa o próbę nielegalnego obalenia wyników wyborów w tym stanie w 2020 roku. Cała sprawa jest fałszywa, udostępniona przez Bidena. To właśnie dlatego została opublikowana, ponieważ obecny rząd nie jest w stanie wygrać wyborów w sposób uczciwy. To się nazywa ingerencją w wybory. To odpowiedź byłego prezydenta. Zarzuty dotyczą łamania przepisów ustawy dotyczącej przestępczości zorganizowanej. W akcie oskarżenia wymieniono również 18 jego współpracowników. Georgia, jak każdy stan, ma prawa, które pozwalają tym, którzy uważają, że wyniki wyborów są nieprawidłowe, by je kontestować. Zarzuty mówią, że zamiast podporządkować się prawu Georgii, pozwani zaangażowali się w przestępcze przedsięwzięcie, aby odwrócić wyniki wyborów prezydenckich w Georgii. Donald Trump jest oskarżony już w kilku innych sprawach. Wszystko to dzieje się zaledwie rok przed wyborami, w których ma nadzieję odzyskać fotel prezydenta. A są na to szanse. Trump wciąż cieszy się dużym poparciem wśród swoich zwolenników. Niezależnie od tego, czy te zarzuty są uzasadnione, czy nie, zostaną one potraktowane przez znaczną część opinii publicznej amerykańskiej jako wyraz nieczystej gry wyborczej. Od tego poparcia
dla Trumpa będzie zależało prawdopodobnie, jak potoczą się dalej wydarzenia związane z tymi oskarżeniami. Sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych jest bardzo napięta. Społeczeństwo jest bardzo podzielone. W niektórych mediach pojawiają się analogie do podziałów z czasów wojny secesyjnej. To zaognienie stosunków wewnątrz USA, jak podkreśla profesor Tadeusz Marczak, będzie także rzutowało na pozycję tego mocarstwa na arenie międzynarodowej. Byłoby dla Stanów Zjednoczonych, ale także i dla świata, także dla Europy, bardzo niebezpiecznym, gdyby obecny hegemon znalazł się w stanie wrzenia, przypominającego wojnę domową. Wybory w Stanach Zjednoczonych mają się odbyć w listopadzie przyszłego roku. Nie nam osądzać, czy te zarzuty są słuszne, czy nie, ale pytanie do pana redaktora Roberta Popielewicza. Czy to postępowanie, te postępowania wobec Donalda Trumpa mogą przekreślić jego polityczne plany, czy nadać tempa jego dalszej karierze? Jak pokazują wstępne sondaże, to raczej Trumpowi przybywa zwolenników niż ubywa. Wiemy, że środowisko, które wypromowało Joe Bidena na prezydenta i go umocowało na tym stanowisku, będzie szukało wszelkich możliwych haków, żeby walczyć z Trumpem. Jeśli jemu zarzucają, że próbował wpływać na urzędników. Ale co powie obecna władza, jak sobie przypomnimy, że FBI podsłuchiwało katolików, stwierdzając, że mają niebezpieczne i skrajne poglądy. W USA trwa rozmontowywanie takiego konserwatywnego społeczeństwa i mamy do czynienia tak naprawdę z próbą przekształcenia tego społeczeństwa na takie o poglądach skrajnie lewicowych. To ważna kwestia z punktu widzenia Polski. Gdy Donald Trump był prezydentem USA, te relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi były dobre. Prezydent Trump wielokrotnie rozmawiał z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Gdy Joe Biden, obecny prezydent, doszedł do władzy, były pewne obawy, czy tak liberalny polityk, demokrata, sprosta wyzwaniom dzisiejszego świata. Wojna na Ukrainie pokazała, że tak. Z polskiego punktu widzenia, z polskiego interesu, kandydatura Donalda Trumpa, czy właściwie jego ewentualna kolejna prezydentura byłaby dla Polski dobra, czy lepiej byłoby, gdyby prezydentem pozostał ktoś z otoczenia Joe Bidena? To pytanie jest do pana redaktora Sławomira Jagodzińskiego. Specyfika kraju o tak ugruntowanej demokracji, jakim są Stany Zjednoczone, pokazuje, że pomimo nawet bardzo gorącego sporu wewnętrznego, związanego też z tą czy inną kampanią wyborczą, pewne kierunki działań międzynarodowych i pewna troska o taki obraz Stanów Zjednoczonych w świecie jest zarówno tutaj prezydentom z ramienia demokratów, jak i republikanów bardzo często zbieżna. Oczywiście nie mówię, że taka sama, bo zawsze priorytety są może podkreślane inne, ale odpowiadając na pytanie, rzeczywiście ta wojna na Ukrainie jest tutaj bardzo, bardzo tutaj dla nas ważna, dlatego że pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, pomoc dla Polski też w sensie naszych zakupów w uzbrojeniu jest kluczowa. I teraz taki bardzo jakiś niepokojący spór w Stanach Zjednoczonych, który może jakoś zachwiać równowagą w tym kraju, może też zachwiać jakąś tutaj tą kontynuowaną linią przez Bidena, kontynuowaną po Trumpie, wsparcia Polski i Europy Wschodniej uzbrojeniu się na tyle, żeby stanowić odstraszanie dla imperialistycznych zapędów Rosji. I tutaj musimy postawić kropkę. Moimi gośćmi byli redaktorzy naszego dziennika, redaktor Sławomir Jagodziński i redaktor Robert Popielewicz. Dziękuję panom za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, z Panem Bogiem.